czekamy na Tomka i na Kubę. Zaraz przyjadą i szykujemy Kajo na sprzedaż. Elo byki, siema! Elo. Siema byki! O, mycie? O, siema. Mycie! Mycie! Drodze. A gdzie masz Kajo? Kajo siedzi na patce. A dlaczego? Co, no, za karę? Karę ma za wczoraj. Chodź, pokaż coś tytuł od Janie Pawlił. Karę ma. Karę ma, Kajo? Niegrzeczny jest. Niegrzeczny jest. Taki piękny Kajos. Piękna klameczka. A co ty zrobiłeś? Piękna klamka od Marasa. Od Marasa klameczka. Co, tam za ci się znudziła, czy jak? Ta za długa była trochę. No, co się stało? O, co? Gleba była? Taka delikatna. A, znowu motor źle postawiłeś? Nie, nie, teraz to już się przyznaje moja popiołka. Słuchaj, było. Trzecia klamka teraz. No. Ale tu już jest ostatnia. Ostatnia. Kajo, tu już pożegnalny na nie sel jest. Idzie? Pożegnalnie sobie siedzi na busie, ostatnie chyba siedzenie jego w busie. Idzie na sel. Czyli wlepy odklejasz, myjesz? Wlepy zostawiam. Nie! Nie! Przy sprzedaży nie można. Nie? Nie. No to odklejamy. Chyba, to... że dasz Black Ekipa. Projekt Rosenduro. No tylko trochę plastiki pościerane, a tak to... No zobaczymy po umyciu, jak on wygląda. To otrzeć. Pali, jeździ? Jeździ, pali. Gwarancja do bramy? Nawet bym powiedział, że jeszcze bliżej. Na rok gwarancja. Nie, no dobry sprzęt. Nówka sztuka, nie? Nówka sztuka. Ile motogodzin, to zaraz sprawdzimy. Nawet nic prawie, że. Sprawdzimy, ile zrobił Tomek. Jak trafił do nas na salony, to miał chyba 3-6. A teraz jak będzie żegnał się z salonów, to około 15 może ma. Ale motogodziny to są oszukane, bo go odpali. 16,2. 16,2. 16,2. 1,6,2. No to 16,2. Ale mówię, tu jest oszukane, bo jakbyśmy go odpalili, on by przystał 2 godziny, to by motogodziny się nabijały same. Nie? Same by się nabijały. Tomek już się najeździł, Kajo i wymianka. A na co wymieniamy? Co? Co? Na OLX? Na OLX? Na OLX wymieniamy? Na OLX wymieniamy? Nie. Na OLX, może być na OLX. A słuchaj, a jaka cena, Tomek? Nie wiem, no myślę, że jest 11. 11, nie? Tak, mówię. Nie popękana, mówię, drugi raz gleba była, to mówię, trzeba to już chyba jedna. Drugi raz klamka połamana. Jeszcze nic nie udało mi się. Za drzwi damy jeszcze jedną... Ty nie masz niefarta! Ty, Tomek, jeszcze damy oponę za free. O, dorzucimy oponę. A słuchaj, a jaki sprzęt myślisz kupić? Zobaczymy, co się trafi, nie? Już tam tematy były... Katema! Zobaczymy, co się trafi, za jakie pieniądze i jak to będzie chodzić. Nie, pojemność. No nie wiem, no z 250, może z 350. O ja. Zobaczymy. To, mówię, to cię poniesie. Wszystko zależy, a jak poniesie, to poniesie. Ale już nie Chińczyka, Chińczyka nie kupujesz? Nie, już Chińczyka nie. Nie. Yamaha jakąś. Wszystko zależy od tego, bo nie Yamaha ma... nie kupuj. Nie. KTM-a, Husqvarna albo Betę. I to są trzy motocykle. Mówię, nie ma ciśnienia, kurde. Żadnej Hondy, żadnej Yamahy. Zobaczymy, co to będzie. Najlepiej KTM-a. Każdy kowal ci naprawi. KTM-a do katowania. KTM-a do katowania. No to taki skrót chyba. KTM, katuj mnie. Katuj mnie. Katuj mnie. Katuj mnie. Dobra, my tu gadu, a robota stoi. A robota stoi. Ty, wiesz co, Tomek, jeszcze musimy wyprostować to. Nie wiem, masz jakiś pomysł, żeby to coś tu, ten teges? Łoma jakiegoś, nie byśmy mieli, nie? Nie, łom. Musi być łom. Musiał być łom i wtedy, wiesz... Bo dziwnie ten plastik siedzi. Robił się taki plastikowaty. No, nie przypomina to już Raptora. Tylko traktor. Ursus. Tomek, tylko dobrze umyj. Chyba Husqvarna myje. Myj. A potem... Kajosa. O, a coś tu tak. O ja. A to ja wiem z tego, wczoraj byłem. A, haczył o ten i uderzał o karoserię. A, dobra, to zejdzie. Mówię, nie kupię. O, tu spodnie sobie ten od spodni. Od spodni. Umyjemy i zobaczymy, jaki stan jest tego sprzęta.
Odpalimy, zobaczymy, czy odpala. Odpala od strzała. Pod... Zapytam Tomka, czy będzie płakał po Chińczyku. Tomek, będziesz płakał po Chińczyku? Nie. Nie? Chociaż fajny motorek. Fajny. Na początek trochę szkoda, ale... Ale krótko go miałeś. Trzeba iść do przodu. Trzeba iść do przodu, tak. A ja? Trzeba się rozwijać. Tak. Skoki, wiraże, to kocha każdy. Raptusa myjesz? No, a jak? A ja. Jak już się za chustkarnę wziąłem, to czemu nie za raptusa? Super, dzięki. Nie no, nic, spoko. Tomek, jakieś miłe wspomnienia z tego Chińczyka masz? Pewnie. Jakie, pamiętasz? Najmilsze wspomnienie. Co je? Kraju Polska! Kraju Polska, super! Dawaj konkurs, bo którą? Tą po lewo. O chujałeś. Dwójka. Ja już widziałem, jak tam kurwa pchałeś motocykl. Wujek, pokazuj tu, co tu potrafisz. Patrz, co pokazał. Wyjazd na Buszkowo. To było najmilsze wspomnienie. Chociaż przez łzy, ale to było najmilsze wspomnienie. Czyli pierwsza złamana klamka i zero jazdy. I zero jazdy. No to wspomnienie. Nie, jeden podjazd był. No dobra, ale no jeszcze coś przypomnij sobie, może coś było. No. Ale co? Nie wiem, może takie miłe wspomnienie, jak tu na koło dałeś pierwszy tu raz. Na... I to nie, robiłeś. To o pierwsze to było super ten, za zakładem. Te a, górki. Tam na górkach. No. To było, ale jak się śmieję z tego, jak wtedy stałem na tej górce, ja mówię, przecież ja tam nie zjadę, to tak mi się... Płakać mi się chciało, ale się śmiałem. Ja mówię, później przez to mu łatwo wjechać. To się. Miłe wspomnienie. Miłe wspomnienie. Miłe. No, no miłe. To jest jednak. No, jest. No jest. I to było miłe, chociaż wszędzie tam nic nie było miłe, ale było miłe wspomnienie. No to super. A będziesz płakał? Komuś posłuży. Będę się cieszył, jak ktoś tak? To kupi. Git. To ja dzwonię dzisiaj do tego gościa, co kupiliśmy chustkę. Wiesz, może coś tam będzie miał. On dużo sprowadza dwusuwów. A może setę byś wziął? Dwusuwa. Nie. Ale wiesz, jakie sety są ale fajne? Ale ja nie chcę dwusuwa. Ale jakbyś się nauczył fajnie jeździć. Ale ja nie chcę. Nie chcesz? Nie. Dobra. Nie. Ja na przykład bym chciał. Ty byś chciał, nie? Jak dziadek tak poleca, to ja bym brał. A co jest? Co spadło? Coś? Naklejki odklejam. A, dobra. Możesz przytrzymać? Mogę. Bo odklejam je. Dobra. Tomek, ale wiesz co ci powiem, że Kajo więcej kilasów zrobił na busie niż w terenie. No to na pewno. Na pewno, nie? O. Dobra. Oj, Kuba, ustań w drugą stronę, bo dla ciebie wieje. A, ty naklejki tutaj jedziesz. Ostatnie mycie Chińczyka. Ostatnie kuszenie Chińczyka, Tomek! O Jezu! Co będziemy robić? No to się jakoś wyprostuje. Tylko muszę o coś zaprzeć się. Nawet ręką prawie nie mogę wyrywać. Co nie możesz zrobić? Wleg ekipę taka mocna jest. Taka wielka ekipa. Dobre wlepy. Dobre wlepy. Daj ci pomogę. O, zeszło. No i jak nówka, jeszcze projekta cross enduro ściągnij. Uja! Bo jeszcze ktoś pomyśli, że to był projekta. Tata, sprzęt. Potrzymasz? Tak, tak, jeszcze projekta. O! Co to zrobiło? Uuu! Ten projekt. Też? Mocno? Trzyma? Trzymaj. Muszę wam powiedzieć, że Chińczyk na taki krótki początek to dobra sprawa jest, żeby w ogóle nawet sprawdzić, czy
chcieliście akurat jeździć właśnie w terenie i czy to pokochacie, bo jeżeli kupicie coś drogiego, markowego, jeszcze wpakujecie się w jakieś tam remonty, to już trzeba wiedzieć, czego się chce, trzeba to po prostu polubić, pokochać. I tak jak Tomek, kupił, pojeździł 3 miesiące, nawet nie, 2 miesiące, no i stwierdził, że musi mieć markowy sprzęt. No i tak to się dzieje. Ale warto zacząć od Chińczyka, wypróbować, sprawdzić, czy w ogóle to jest dla was, czy nie. Zaraz kończą myć i idziemy zdjęcia robić i wstawiamy go na OLX. I zobaczymy, czy Tomek się nie popłacza. Ciekawe, jak długo będziemy czekali na klienta. Siema! Siema, przyłapałem cię. Co Tomek robi? Myje! Pieści? Raptora! Raptor umyty podobno. Nie, się tylko ładnie. Myje! Troszkę ja jej poprzystuwałem, nie? A tutaj, jeżeli chodzi o te kółka, słuchajcie, zdają egzamin. Jest wszystko ok. Można takie sobie montować. Plastiki do mnie, wiesz? Podejdź, synuś. A ty wspólnie myjesz? Nie, tylko te plastiki ją odbiłem. A, szamponem? Tak. Z nowobajkiem? Z nowobajkiem. Nie, no ładnie, weź. Patrz, nawet nie widać tych przetarć. Siemano! Siemano! Ostatni wjazd na garaż. Ostatni wjazd na garaż. Będę mieć miasto jak raptor! Miasto! Miasto! Światła na ulicach gasną! Gasną! Pojemnijmy się miejsca! A może byś się Tomek na triala? Nie. Nie chcesz? Nie. Opuszczę ci kasę. Nie. Nie. Dawaj! Dawaj! Nie. Dawaj, wsiadaj! Tomek, a żal ci? Żałujesz, że kupiłeś, czy nie? Nie, że kupiłem, nie żałuję. Nie żałujesz. Jak na pierwszy motocykl bardzo dobrze. Stojak, wiesz? Patrz. No, skręt ma jak w rowerze, trial. Dla ciebie zostawię, chyba. Jak dorośniesz, to będzie jak znalazł. Ładne zdjęcia wlatują. Nie zużyte w ogóle, ani napęd. Ciekawe, jak długo będzie się sprzedawał. Nawet błotnika nie połamałeś. Ale to jest najlepsze. No, ta klamka. Od Marasa. Japońska. Ja. Złamana klamka nie łamka. W gratisie zaleje pełen bak, to wzrośnie cena. Co ty? Pełny bak dajesz? To będzie już cena zdecydowanie większa, jak w gratisie pełen bak. O, doprowadź, nie, bo tu będziesz kuba hałasować, to zrobimy ostatnie odpalenie. Ostatnie odpalenie musi być. To wy chcieliście. Ostatnie odpalenie. No i nawet pali, słuchaj. Odrzała. Odrzała. I nie od pierwszego zaciągu linki, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Chodź, a tu mamy, chodź. Oczko, oczko i minka. Tak. Stanie wyłączyłeś? Tak. Pięknie chodzi. Czyli dotarty sprzedajesz? Tomek? Do tarty można jeździć. Do tarty można jeździć? Ja jasno. Teraz można. Mogę?
To pomachaj, pa pa. Pa pa, Kajosku. Pa pa, Kajosku. Same będziemy mieli teraz super sprzęty oryginalne. Ja już siebie, Tomek, widzę na tym KTM-ie 250 albo 350. Jeszcze nie, niech się nagrzeje. Mamy to na full. Delikatnie wejść tak, odkryć, żeby się nie zławił. Dobra, bo go nie sprzedamy. Czekaj, zobaczmy jak manetkę na puli, jak tak zrobię. O. No widzisz? Nie nagrzany jeszcze, Kuba. No. Teraz. Chcę jechać do tyłu. Jedzie do tyłu.